Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie komiksowe polecajki, bo pewnie zauważyliście dwa nowe tytuły, jakie się pojawiły ostatnim czasie od wydawnictwa Nonstop Comics. Ja nie robiłem unboxingu z jednego prostego względu. Nie było żadnej nowości, tylko same kontynuacje, więc w związku z tym, że no, nie miałem czego nowego Wam pokazać, tylko serie, które znacie, stwierdziłem, że ograniczam i tak te materiały. Teraz troszeczkę jest jeszcze przez jakiś tydzień, dwa, trzy, może sezon ogórkowy i, i chciałem po prostu troszeczkę dać odpocząć sobie, a przy okazji też trochę nowego zrobić w tej materii, w tym temacie, ale o tym szerzej opowiem już niedługo w materiale, bo taki chciałbym przygotować. Natomiast dzisiaj tak jak mówię, bierzemy sobie dwie kontynuacje. Pierwszą z nich jest Oblivion Song, tom piąty, za którą odpowiada tutaj przede wszystkim Robert Kirkman i Lorenzo De Felici. Natomiast Coś Zabija Dzieciaki, już tom siódmy. Ponownie James Tynion czwarty z plejadą świetnych artystów, którzy... Ja na początku tu ten styl graficzny mi się podobał, bo on był taki ciekawy, inny, nowy, nieznany mi wcześniej, może nie idealny, ale kiedy tak patrzę na tą serię i kiedy widzę to wszystko, co się tam dzieje w niej, to uważam, że to nie są idealnie dobrani do tego. Ale do tego przejdziemy oczywiście za chwilę, zanim to nastąpi szybka prezentacja, tak z zewnątrz, a później będzie może wewnątrz. Więc Oblivion Song, oczywiście cały czas mamy format zeszytowy, niezmieniony i ta miękka taka oprawa bez skrzydełek, ale z taką fajną fakturą, tu kiedyś jeden z moich widzów wspominał, jakoś ona się nazywa ja to mówię soft touch, to o to chodzi pewnie nie, ale, ale sami wiecie no. no i oczywiście tył z opisem dla was, abyście sobie mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda, co do ceny okładkowej 69,90 taki całkiem grubasek, powiem szczerze i warto też dodać to, że w przypadku tego tomu, który tak się nam prezentuje, bardzo fajna zresztą i klimatyczna okładka, naprawdę, chyba najlepsza jak na razie z tych wszystkich jeśli chodzi o tą serię. Oczywiście grzbiet i tył, obie są właśnie po 69,90 te serie i też taki względny grubasek. Opis dla Was żebyście tutaj sobie mogli zobaczyć i tu. Tutaj Boom Studio mamy, tutaj mamy image, i oczywiście skybound. Także tak to się prezentuje razem, a teraz przejdźmy może do samych e, tytułów. Okej, okay, zacznijmy może od Oblivion Song, bo przyznam się szczerze, że to jego pierwszego zacząłem czytać. Dziwna taka moja rozkmina i magia moich liczb w głowie. Tom piąty jest mniejszą cyfrą niż Tom siódmy, więc siódemkę odłożyłem jako drugie do przeczytania, a pierwszy był Oblivion Song i wydać by się mogło, że ja gdzieś czułem to od początku, że coś zabije dzieciaki bardziej e, przypadało mi do gustu, jeśli chodzi o mm, serię, i w pewnym sensie mogę to podtrzymać, choć czasami była trochę nudnawa. Jeżeli nie było tej akcji, wiecie o czym mówię. Natomiast Oblivion Song, przyznam szczerze, spodobał mi się owszem od początku, ale. Te pierwsze tomy mimo wszystko jakoś mnie nie przekonały aż tak bardzo. Uważałem to za dobry komiks, ale nie za jakiś wybitny, za jakiś bardzo dobry, którym bym robił och, ach. I przyznam szczerze, że kiedy zacząłem czytać ten tom piąty, kiedy przede wszystkim zobaczyłem te pierwsze grafiki, które tutaj się pojawiają i tą e, pleśni, która... Opanowała ten świat, Oblivion, to, 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 to miejsce, to nie wiem jak to nazwać nawet, bo to nie jest planeta. Ale jeśli czytaliście, oczywiście, wcześniejsze materiały, z tych serii były na moim kanale, więc tutaj musicie sobie po prostu zwyczajnie sami gdzieś wyszukać i będziecie wtedy wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Mam nadzieję, że ja to wtedy jeszcze jak już powoli jakoś lepiej trochę nagrywałem. Ale wracając do tematu właśnie związanego z Oblivion Song. I tutaj właśnie kiedy otworzyłem te pierwsze strony i zacząłem je przeglądać, sobie myślę wow, ale to cholernie fajnie wygląda. Jakoś tak bardziej klimatycznie. Jakoś bardziej Uwydatnili całość tego świata przedstawionego I, i tutaj naprawdę dla mnie to był, no mówię, tak zwany efekt wow. Tym bardziej ciekawym zabiegiem jest te trzy lata później, bo tu trochę lawiruje to w czasie i przestrzeni, gdzie widać pewne uporządkowania troszeczkę fabularne. Tu dalej jest jeszcze, wydaje mi się, przynajmniej wtedy czytając to, wydawało mi się, że jest wiele do wyjaśnienia, a okazuje się, że jednak pewne wariacje historyczne, które tutaj się pojawiają, czy raczej pojawiały, które może mniej mnie interesowały i to jest na plus, że one gdzieś tam zeszły na drugi plan, ale mimo wszystko chciałbym i wierzę, że seria po prostu rozwinie to i Pozakańcza, podomyka pewne krótkie wątki tutaj związane z ludnością, to zarówno w naszym świecie, jak i w świecie Obliwiona. I patrząc na te grafiki, tak właśnie kiedy dobrana jest ta kolorystyka tutaj, wygląda dla mnie to naprawdę fenomenalnie. Ja jestem mega zajarany tym, co tutaj widzę i uważam, że wow, wygląda naprawdę świetnie. Mm. Więc e, to jest mega plusem tej e, historii. Natomiast mówię, e, zbliżamy się do nieuniknionego momentu. Rasa obcych, e, którzy po prostu w wyniku no, pewnej, e, pe, pe, pewnej zarazy, tak, chyba tak, to po prostu jest tutaj nazywane najprościej, e, ich świat ginie, no i oni muszą gdzieś się podziać. Więc gdzieś zbliżamy się już do tego kulminacyjnego momentu, gdzie po prostu. E, będzie to wielkim spoilerem, jeżeli powiem, że będzie atak na, na nasz świat. Oczywiście to wszystko w międzyczasie gdzieś tam przeplata się z tymi wątkami z naszego świata, gdzie fajnie próbują rozwiązać ten problem i jako tako się przygotować do tego wszystkiego. Choć wiele osób zwyczajowo im w tym wszystkim nie ufa i nie chce jakoś wierzyć do końca, że to już zaraz może się wydarzyć. I dochodzi do fajnych właśnie. Mm, momentów scenariuszowych, które dają nam troszeczkę takie inne światło na to wszystko, na chwilę zastanowienia oraz determinację bohatera, jednego z braci, który po prostu chce wrócić do swojego świata, tego naszego właściwego i ostrzec ludność. Wtedy naprawdę zaczyna się dziać dużo. Tutaj dochodzi do ciekawej konfrontacji rodem, nie będę mówił wam z czego, fajny jeden motyw zastosowałem na TikToku właśnie czytając ten komiks, bo to jest taka nowa ciekawostka, nowe moje, nazwijmy to portfolio, które rozszerzam, uczę się go na razie, ale o tym, tak jak mówię, będzie film, więc wtedy będziecie mogli ewentualnie więcej sobie na ten temat dowiedzieć się. I mówię, i fajnie dochodzi do tej sytuacji, pewnej sytuacji oraz do wielu innych rzeczy, które w tym czasie zaczynają się dziać. Kończąc się czy takim cliffhangerem, no tak powiedzmy, że tak, no w sumie tak, kiedy sobie jeszcze zerkam raz na te kartki, ale mamy też inną, dodatkową, krótką historię, która najmniej mi przypasowała i to jest to, na co ponarzekam, bo jest to w takim sweet, taśnym, dzieciowatym klimacie i w ogóle mi nie pasującym do Oblivion Songa, bo sama kreska tutaj już dyskwalifikuje to, aczkolwiek jest to fajne fabularnie, natomiast słabe rysunkowo, a co do samego Obliviona, ta kreska i to wszystko, jak tutaj zostało przedstawione, naprawdę współgra ze sobą dobrze. To jest kolejny ten tytuł, yy, gdzie Rysunek w sposób właściwy odwzorowuje tą historię. Na początku myślałem, że ona jest za bardzo okrągła, taka, nie ma za dużo ostrych tych krawędzi, i to była jakaś taka moja e, wizja w głowie, która się utworzyła, że a może gdyby to było tak, to bym fajniej jakoś to do tego potrzeci się tym jarał. Okazuje się, że niekoniecznie tak być musi, i Oblivion Song tutaj w piątym tomie szczególnie utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest naprawdę bardzo dobra seria, jednak nawet niedobra. E, może inaczej. Pierwsze te tomy są dobre, a później jest. Teoretycznie coraz lepiej z gorszym jakimś tam momentem, o którym wspomniałem. Natomiast kiedy. Bierzemy sobie do ręki coś, Zabija Dzieciaki, tom siódmy, po przeczytaniu Oblivion Song, tak jak ja to zrobiłem. Tutaj, no mówię, przede wszystkim rzuca się w oczy ta fenomenalna okładka, ale też i sama historia, która zdecydowanie wchodzi w ten kulminacyjny moment, i myślę, że tutaj naprawdę nie będziecie zawiedzeni. Ja nie byłem. Tu już nie ma czasu na nudę. Erika po prostu musi sobie poradzić z dwupostaciowcem. Oczywiście tutaj jest cały czas ścigana i po prostu wyrok śmierci na nią, tak mówiąc, najprościej, zapadł, ale przede wszystkim skupiamy się właśnie na tej wielkiej konfrontacji, która nieubłaganie tutaj się zbliża. Do tego dochodzą oczywiście inne, nazwijmy to przeszkadzajki, które się pojawiają. W postaci oczywiście jej. Czy możemy użyć określenia dawnych znajomych, dawnych przyjaciół, dawnej rodziny, dom Slatterów, prawda? I Cutter, i, i w ogóle jest mowa o Jessice i w innych postaciach. Ale najważniejsze jest to, że dostaję pewną wskazówkę, która powiem szczerze, bardzo mnie tutaj ucieszyła i mówię tak właśnie, proszę Rico, idź w tą stronę. Niech to tak się ustanie, właśnie. Ale nie powiem wam, czy tak się stało. Musicie sami do, dotrwać do tego momentu, bo kurczę, no ja już wiem, ale wam nie powiem i tak. No. Chciałbym tu wyrazić swoje zdanie i emocje z tym związane. Jak czy jestem zawiedziony, czy się ucieszę, ale no nie chcę tego zdradzać. Ale naprawdę coś niebywałego, co daje jej ponowną jakby szansę, i aby to tylko wykorzystać. Oczywiście mamy też powrót do takich trochę dawnych wydarzeń, które są tutaj poruszane. Nostalgiczna podróż. Fajnie oddana wizualnie pod względem tych kolorów. Naprawdę ma to klimat. Oraz no, później musimy zrobić. I powrócić do tego, co widzimy tutaj, powrócić do tego świata i zmierzyć się z potworem, z tym, oto tutaj, demonem, który się nieubłaganie zbliża. Sposób na niego jest. I powiem szczerze, że to, w jaki ten sposób zostanie to wszystko rozegrane, to, to takie fabularne, trochę małe mistrzostwo świata. Cholera, nie, nie wpadłem na to. Nie spodziewałem się, że w taki właśnie sposób to się potoczy i że tak to zostanie rozegrane. I to, co się tam później dzieje, kiedy dochodzi do konfrontacji właśnie z taką trochę Jessica, prawda, to jest to jest cholera jasna. Ale tu już mówię, tu muszę y, zwyczajnie wam y, no, nie, nie pokazać tego, co się dalej tam będzie działo. Mogę tylko wam powiedzieć tyle, że. Y, do, trochę inaczej chciałbym mimo wszystko, żeby to wyglądało. Nie wiem, jak to dalej zostanie rozwinięte, bo czuję, że tu mogą być pewne zwroty akcji i coś wydarzyć się, co wydawać by się mogło, już nie może, nie powinno. A jednak takie mam dziwne wrażenie, że furtka tutaj pozostanie niedomknięta. Ba, powiem więcej, wydaje mi się, że chyba nawet zostanie to rozwinięte troszeczkę inaczej. Mam taką nadzieję, bo jednak yy, bo można by na upartego rzec, że tutaj mogłoby się to zakończyć, a jednak nie. Zdecydowanie tak nie będzie. Jak będzie, nie powiem wam, ale no, mogę rzecz, tyl, rzec tylko, że naprawdę ta końcówka mnie zamiotła mocno. Bardziej niż w Oblivion Song. Chyba to jest taki najlepszy moment tej serii. Nie wiem, ile tam tomów do końca zostało, ale wydaje mi się, że jeśli na samym końcu nie będzie czegoś, cholera efektu wow, to tutaj to będzie najlepszy moment serii dla mnie. Ta walka i te następstwa tej walki z Coś Zabija Dzieciaki z największym zaskoczeniem jednocześnie i no może trochę zawodem, że można było zrobić to inaczej. Niemniej zarówno obliwiąc Song jak i Coś Zabija Dzieciaki, szczerze ten w piątym, ten w siódmym tomie, ale rozwijają bardziej skrzydła i jak mógłbym powiedzieć, że naprawdę są to niezłe serie, to teraz mogę powiedzieć, że są naprawdę dobre, jak nie bardzo dobre i fajnie, że coś takiego non-stop comics dalej wydaje tak jak wiele innych historii związanych właśnie z tym portfolio Non Stop Comics. Tutaj Deadly Class, najlepsza ich zdecydowanie dalej to podkreślam Zabij albo zginie raz i na zawsze, Głębia czy y, Revival. No, no takie są, niektóre są dobrymi czytadłami, a niektóre są naprawdę świetnymi historiami, które zawsze warto mieć na swojej półce. A jak jest w tych przypadkach, to już jest wasza decyzja, jak wy je sklasyfikujecie. Na pewno warto po nie sięgnąć, a Ci, co czytają, kontynuujcie, bo myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Na dole w opisie oczywiście tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabyć, gdybyście chcieli. Zachęcam Was do tego. Tak samo, jak abyście oczywiście skomentowali, polubili, udostępnili, dawajcie znać wszystkim, żeby też wspierali, lubią komiksy, subskrybowali i co tylko dalej, bo, bo po prostu chyba warto. Ciężko każdego dnia na to pracuję, abyście mieli materiały. Przed swoimi monitorami, jakie one by nie były, czy to w smartfonach, czy, czy komputerach. Także trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.